Liminal Space. Przestrzeń liminalna. Niezwykle ciekawy termin. Zdjęcie, które za sobą poza nostalgię, strach, niepokój, dyskomfort. Witam, jestem poszukiwacz czego wartego, znany również jako PNW, a to jest Liminal Space. Zapraszam do oglądania. Przestrzeń liminalna rzecz biorąc ma dwa pojęcia, estetyczne i ogólne. Najpierw zajmiemy się tym drugim. Przestrzeń liminalna to w dosłownym znaczeniu miejsce między miejscami, między punktem A i B. Może to się objawić zarówno fizycznie, jako przejście z pokoju do recepcji, czy inaczej korytarz, lub jako lotnisko. Albo mentalnie, jako zmianę w samym sobie, nowe etapy życia. Jako fizycznym przykładem mogą być od zwykłych korytarzy, ulic, poskrzyżowania dróg, granice państw, aż do ziemi niczyjej, terytorium wspólnych lub nawet całych krajów. W różnych mitach, religiach czy wiedzy ezoterycznej ta właśnie liminalność jest przedstawiana jako na przykład czyściec, bardo, daat, baszak. Mimo, że te pojęcia w jakimś stopniu się różnią od siebie i każdy opisuje coś innego, to łączy je to, że opisują stan pomiędzy. Pomiędzy życiem a śmiercią, życiem a reinkarnacją i tym podobne. I właśnie ten styl estetyczny wykorzystuje tą liminalność. Zanim jednak go omówimy dokładniej, to trzeba omówić, czym jest Dolina Niesamowitości. Ponieważ przestrzeń liminalna często jest nazywana Doliną Niesamowitości w architekturze. Dolina Niesamowitości jest to termin stosowany, gdy robot, rysunek, obraz, animacja w dużym stopniu przypomina człowieka, jednak brakuje mu tej jednej rzeczy. Powoduje, że czujemy do niego dyskomfort, odrazę lub nawet strach. Termin ten zapoczątkował Masahiro Mori w 1970 roku, gdy przeprowadzał badania dotyczące emocjonalnej reakcji ludzi na wygląd zewnętrzny robotu. Na początku zestawy były przewidywalne, jej robot był bardziej podobny do człowieka, tym sympatyczniejszy się on wydawał. Jednak po pewnej granicy, gdy robot był najbardziej zbliżony do człowieka, sympatia drastycznie spadała i zamiast sympatii badani czuli dyskomfort, strach, odrazę. Ten właśnie przeskok w wykresie nazywamy Doliną Niesamowitości lub w angielsku Uncanny Valley. I to jest właśnie przestrzeń liminalna, miejsca, do których czujemy nostalgię, niby je znamy, jednak coś z nim jest nie tak, czegoś im brakuje, co powoduje, że gdy na to patrzymy, czujemy dyskomfort, strach, niepokój. Jednak też oddają mnóstwo niesamowitości i surrealizmu. Pojawia się teraz pewnie pytania, co powoduje, że dane miejsce ma tą liminalność. Na to odpowiedziało czasopismo naukowe Journal of Environmental Psychology w tomie 82 ze sierpnia 2022. W niej przeprowadzono badania dotyczące właśnie przestrzeni liminalnej. W nim przedstawiono rodzaje bodźców lub anomalii, które sprawiają, że przestrzeń jest liminalna. Braki. Gdy w danym miejscu brakuje czegoś, co powinno tam być, a jednak tego tam nie ma, lub gdy brakuje funkcji miejsca, czyli po co jest na przykład dany pokój. Powtórzenia. Gdy w miejscu powtarzają się meble lub ich ułożenie, często to na przykład widać w hotelach. Umiejscowienie. Gdy w miejscu przedmioty, meble itd. nie są na swoich miejscach i najczęściej stoją w kompletnym chaosie lub w miejscach, gdzie w normalnym świecie by nie stały. Zniekształcenia rozmiaru. Gdy w danym miejscu nie zgadzają się rozmiary przedmiotu względem siebie, np. stół względem krzesła, okno względem mebli i tym podobne. Kontrolowane zniekształcenia. Jeśli dobrze zrozumiałem, tu chodzi o anomalie pokoju spowodowane innymi rzeczami, np. oświetleniem, kształtem itd. Obecność ludzi, a dokładnie ich brak. Ostatni, a zarazem najważniejszy punkt. To właśnie on powoduje najczęściej, że przestrzeń jest liminalna. Właśnie brak ludzi ma najważniejszy czynnik, nawet gdy miejsce jest w jakimś stopniu dziwne, to obecność ludzi powoduje, że ta dziwność się zmniejsza. Te właśnie sześć bodźców sprawia, że miejsce staje się liminalne.
Badaniu również pokazano, że czym więcej tych anomalii pojawia się w miejscu, to emocje mamy bardziej skrajne. Jeszcze fakt, że często miejsca liminalne przedstawiają architekturę i meble z końca XX i początku XXI wieku, linoleum, płytki sufitowe i oświetlenie fluorescencyjne we chłodnej tonacji, które tworzy odrywane i niemiłe wrażenie, tworzy tą nostalgię, którą czujemy, gdy na to patrzymy i której nigdy nie mieliśmy. A to ma swoją nazwę, mianowicie anemoia. Jest to nostalgia za czymś, czego nie doświadczyliśmy. Jednak głównie mamy uczucie niepokoju i lęku, gdy patrzymy na te zdjęcia. Może być to spowodowane tym, że przestrzeń liminalna jest silnie połączona z podobnymi stylami, takimi jak Trauma Core, Hauntology itd. Sama przestrzeń liminalna miała swój początek w 2019 roku, dzięki zdjęciu z Fulczana, które już wszyscy pewnie znają jako Backrooms. Jednak sama pamięć jest na tyle ogólne, że przykładów tych, co dziś nazywamy przestrzenią liminalną, można szukać o wiele wcześniej, na przykład jako sam surrealizm, z którego przestrzeń liminalna często się inspiruje, ale również jako niemiejsca, heterotopie. Jednak jeśli mielibyśmy szukać pojedynczych przykładów, to mamy na przykład Leśnienie, adaptację filmową, którą ludzie do dziś się inspirują stylem, jaki tam pokazano, który swoją drogą jest niesamowity. Lub The Museum of Anything Goes, gra z 1995. Jednak jeśli szukamy czegoś nowszego, to mamy na przykład Garry's Mod z 2006 i lub The Starry Parable, grę z 2013. Więc jak widać, sam styl jest dosyć sławny, pojawia się od dawna w popkulturze ludzkiej. Najważniejsze jest to, że jak coś powstaje, to pojawia się jego przeciwieństwo. I to jest właśnie kom liminal, dosyć mało popularny i często nieuznawany styl. Przeciwieństwo do przestrzeni liminalnej, która budzi niepokój i strach, to kom liminal wywołuje poczucie pospokoju i pogody ducha. Stylami, które w jakimś stopniu z tego korzystają, jest m.in. After Hours, Crowdcore i poniekąd również samo The Dreamcore. W samej przestrzeni liminalnej używa dziś wiele stylów lub ciał, tak jak oczywiście Backrooms, ale też Waitcore lub The Dreamcore. Lub jak patrzymy na dzieła, to mamy takie serie internetowe jak Liminal Land. I to wszystko o przestrzeni liminalnej, o czym mogłem powiedzieć. Jeśli uważacie, że coś pominąłem, to napiszcie w komentarzu. Trzymajcie się.